Pani Dorota, chciałbym zapytać, dlaczego pani pracuje w samorządzie? Skąd to się bierze? Chęć po prostu pracowania dla gminy, dla jej mieszkańców? Skąd się to wzięło? Już od bardzo dawna, bo chyba z 18 lat byłam, czynnie udzielałam się w Radzie Rodziców, w szkole, w podstawówce. Wtedy organizowałam festyny. I chyba wtedy właśnie wójt zauważył we mnie potencjał jako do człowieka, któremu się coś chce. Bo jednak samorządowiec to jest człowiek, który musi z siebie coś dać, bo musi poświęcić swój czas. No ja wtedy pracowałam w szkole, udzielałam się charytatywnie w szkole, mam czwórkę dzieci, więc ten kontakt ze szkołą był dosyć długi. I wójt wtedy zaproponował mi, żebym startowała w wyborach. Ja stwierdziłam, a co mi tam jest? Wtedy nie było okręgów tylko jednomandatowych, tylko były dwa obwody. Było trzy komitety wyborcze, więc kandydatów z naszego tego obwodu było aż 12. Więc ja stwierdziłam, co mi tam mogę kandydować i tak mnie nikt nie wybierze. Okazało się, że miałam najwięcej głosów i tak zostałam już. Pani Dorota, jak długo pani pracuje w samorządzie? 10 lat. Jestem teraz trzecią kadencję. Trzecią kadencję. Coś się pani udało takiego dużego uzyskać, zrobić dla naszej gminy i jej mieszkańców w tym czasie? Oczywiście nie sama, bo wiadomo samorząd. Właśnie to chciałam powiedzieć, bo pan zadał pytanie, co dla mnie się udało. Nie można powiedzieć, że ktoś zrobił coś sam. Zawsze jest to praca zespołowa, bo rada pracuje zespołowo. Podejmowane są decyzje większością głosów. Nie ma nacisków, żeby ktoś naciskał na kogoś, że masz głosować tak czy inaczej. Więc to, co się robi w gminie, to jest takie wypośrodkowanie potrzeb całej gminy. I tak jak jest się radnym ze swojego okręgu, to jak ja tak nieraz mówię, że radny to jest jak ojciec czy matka bardzo licznej rodziny, wielodzietnej, gdzie chociaż budżet jest skromny, to trzeba wypośrodkować, co jest najważniejsze i te najważniejsze rzeczy robić. Myślę, że cały czas, co roku są inwestycje. No w tej chwili mamy tą oczyszczalnię ścieków, która jest bardzo kosztowna. W tym czasie było zrobione kilka kilometrów wodociągów. Były porobione chodniki, czy nawet tutaj z Wiwkowej Odemii ze strony ośrodka, czy w kątach koło kościoła na tym odcinku. Jest dużo drobniejszych rzeczy, których ludzie za chwilę zapominają. No, remontowane są na bieżąco drogi. Ale myślę, że teraz ta oczyszczalnia ścieków to jest taka właśnie największa inwestycja. No i te wodociągi, które, tak jak mówię, już są w dosyć dużej mierze zrobione na terenie gminy. Jest projekt złożony właśnie na Centrum Kulturalno-Rekreacyjne. Nazwa centrum to biblioteczne, to już miało tyle wersji roboczych, że w tej chwili panu nie powiem dokładnie, jak nazywa się ten projekt. Będzie to budynek na gdzie są ogródki w tej chwili gastronomiczne i stare magazyny. Na podbudowie tych magazynów ma być wybudowany nowy budynek, w pełni przygotowany już do tego, żeby tam była biblioteka. Ma pani jakąś pasję, poza samorządem oczywiście, w życiu, jakieś hobby? Tak. Mam takie hobby, to jest origami modułowe. Ludzie często pytają, co to jest. No, robiłam koszyczki, łabędzie z papieru, z elementów. O ile origami to jest sztuka składania papieru z jednego arkusza, to origami modułowe trzeba najpierw składać jednakowych elementów i potem z tego składa się większą całość, tak? Większą całość, tak. Rozumiem.